Charakterystycznym sposobem sformułowania próśb w modlitwie eucharystycznej jest słowo pamiętaj. Pamiętaj o swoim kościele, pamiętaj tam o, o papieżu, biskupie, o zmarłych. Czy Pan Bóg zapomina, że Mu trzeba przypominać? Słowo pamiętaj, nie tyle. Przypomina Panu Bogu o tym, o czym my pamiętamy, a Pan Bóg nie. Taki mamy sposób modlitwy. Jak mówimy, zmiłuj się. Czy to znaczy, że my wiemy, wobec kogo czy czego Pan Bóg powinien się zmiłować? Czy my prowokujemy Pana Boga do tego, żeby był bardziej miłosierny niż jest? On jest miłosierdziem. Natomiast jeżeli mówimy, zmiłuj się, to to zapraszamy czy Pana Boga do jakiejś konkretnej sprawy. Prosimy, by Jego miłosierdzie objawiło się na naszych oczach. Że modlitwa jest nie, nie tyle no, taką zmianą w Panu Bogu, co, co bardziej w nas. My otwieramy się na to, co w Bogu jest. Że to Bóg pragnie spotkania z nami, a my w modlitwie wyrażamy nasze pragnienie spotkania z nim, i dochodzi do spotkania wtedy, kiedy my. Wołamy do niego. Nie dlatego, że on wcześniej nie był gotów. My nie byliśmy gotowi. No więc to pamiętaj, nie tyle tak jak zmiłuj się, odwołuje się do miłosierdzia Bożego, aby z tą prośbą by dzisiaj objawiło się na naszych oczach. Tak samo to pamiętaj skierowane do Pana Boga, nie tyle przypomina Panu Bogu, co bardziej odwołuje się do Jego pamięci, czyli do tego, że te wydarzenia zbawcze, o których. Tutaj ciągle mówimy, w nim są. Jezus raz oddał życie na krzyżu, ale jest wydany za nas. On żyje, aby stawiać się za nami. Więc Bóg nie wspomina w sensie, że, że pamięta o tym, że coś dwa tysiące lat temu się wydarzyło, w nim to jest. To wydanie syna i przyjęcie przez ojca. I my mówiąc pamiętaj chcemy by te sprawy które zawierzamy osoby które zawierzamy miały udział w owocach właśnie tego co w Bogu trwa czyli tym dziele zbawczym Chrystusa byśmy mieli udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Chrystusa